STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Kamil, na początek w imieniu własnym, a także wszystkich kibiców Górnika chciałem Ci złożyć serdeczne gratulacje i życzyć wiele szczęścia na nowej drodze życia. Taką podróż poślubną chyba musieliście odbyć wraz z małżonką awansem. No niestety jeszcze takiej podróży nie zdążyliśmy odbyć i dziękuję również za życzenia wszystkim w klubie i również kibicom. Jeżeli się uda, to może zimą gdzieś się wybierzemy na taką opóźnioną podróż poślubną, bo no, nie było po prostu czasu, były przygotowania do tego ślubu i w sobotę wzięliśmy ślub, także na podróż poślubną jeszcze czas przyjdzie. Teraz z kolei jest czas na ciężką pracę. Jesteście w trakcie drugiego dnia obozu. No początek pełną parą. To nie jest żadne delikatne wprowadzenie. Trenujecie naprawdę intensywnie. Tak, ale myślę, że byliśmy przygotowani, bo też już przed pierwszymi zajęciami mieliśmy 2 tygodnie indywidualnych rozpisek. Także te rozpiski pozwoliły nam też powoli stopniowo wchodzić w te obciążenia, żeby organizm nie zareagował jakoś negatywnie na te duże obciążenia, żeby nie było kontuzji. Także myślę, że każdy był na to przygotowany, że po prostu wejdziemy, jak to się mówi, z kopyta od razu w okres przygotowawczy. No i trzeba to po prostu przetrwać, ciężko pracować, a później czekać na efekty. Ośrodek tutaj w Wodzisławiu to już jest taki sprawdzony ośrodek. Górnik nie jest tutaj po raz pierwszy. Mówił o tym trener Marcin Brosz. Podoba wam się tu. Wszystko macie, co potrzebne, aby solidnie trenować. Tak, najważniejsze, że mamy dobre boiska, dobre jedzenie, hotel jest w porządku, także nie ma co patrzeć na wszystko dookoła, tylko po prostu skupić się na pracy. To też jest tylko tydzień jesteśmy tutaj, także nie ma co narzekać ani wymyślać, tylko po prostu trenować i robić to co oczekuje od nas sztab. Bardzo ciekawie wygląda lista waszych sparring partnerów w tym sezonie. To naprawdę mocne kluby. No myślę, że nie możecie się doczekać tych pierwszych kontrolnych sprawdzianów przed sezonem. Tak, na pewno będą pożyteczne sprawdziany, bo często też zagraniczne zespoły prezentują inny styl niż tutaj nasi lokalni przeciwnicy. Także na pewno oprócz tego, że to są bardzo mocne zespoły zagraniczne, to też będziemy musieli po prostu przystosować się do ich stylu grania i też starać się narzucić swój styl gry. Także na pewno takie sparingi z takimi przeciwnikami mogą wyjść tylko na plus. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.